Inwestycja Zamku Piastowskiego bierze udział w finale konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Każdy internetowo może zagłosować na raciborską modernizację, która ma szansę wygrać w tym ogólnopolskim konkursie. Adaptacja budynku słodowni i modernizacja domu książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu to inwestycja powiatu raciborskiego, która znalazła się w finale 28. edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Jest to jedno z 12 wyróżnionych przedsięwzięć w województwie śląskim oraz jedno z 93 w całej Polsce. Została odrestaurowana słodownia, dom książęcy. Obiekt został zgłoszony do bardzo prestiżowego konkursu, jakim jest Modernizacja Roku w Polsce. Finał 27 właśnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Stąd nasza prośba, aby nasi mieszkańcy wspomogli nas głosowaniem na nasz obiekt, na naszą perełkę, na dawną stolicę Górnego Śląska. Cel prosty, pokazać potencjał zamku, pokazać potencjał Raciborza, powiatu raciborskiego. Głosowanie internetowe na realizacje finałowe w konkursie trwa do 27 września do godziny 14. Głosowanie oczywiście odbywa się poprzez stronę internetową. Tutaj zachęcam do odwiedzenia strony Facebooka Powiatu Raciborskiego. Wystarczy wejść, kliknąć, zagłosować na nasz obiekt, a mam nadzieję, że uda nam się pokazać właśnie potencjał i pokazać piękno tego miejsca w Warszawie na tej arenie ogólnopolskiej. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje niezależne jury, które odwiedza każdy obiekt zakwalifikowany do finału. Wizytacja w Domu Książęcym i w Słodowni Zamku Piastowskiego w Raciborzu już się odbyła, a wynik tych odwiedzin poznamy podczas finałowej gali, która odbędzie się 27 września w Warszawie. Zachęcamy do głosowania.